W dzisiejszym filmie Spec Simulatora musimy sobie zrobić gigantyczny opening Exclusive Jajek, o których wam już mówię sporo czasu. Zbierałem sobie właśnie taki duży opening, znaczy no w sumie zbierałem, zostawiałem, ale musimy trochę dokupić, bo ogólnie zostało mi chyba 88 jajek, a chciałbym znowu 99 jajek otworzyć, a więc będziemy musieli dokupić trochę. Tylko no chciałbym nie zjeżdżać poniżej 8 bilionów, a jeśli mamy kupić 11, to byśmy zjechali, a więc dzisiaj też musimy oczywiście gemy zarobić. Też znowu poopowiadam wam o tym, co Preston gdzieś tam wrzuca, co kombinują deweloperzy, no bo jak wiemy, update'u w tym tygodniu nie będzie. Dzisiaj już jest środa, jak nagrywam ten film. No i licznika tutaj nigdzie nie ma. W rogu też nic nie ma, więc no, kolejny tydzień bez update'u. Mam nadzieję, że oni nas nie przyzwyczajają do takich update'ów co dwa tygodnie i to stanie się normą, bo update'y co tydzień są spoko. Jakby na początku, wiadomo, standardowo sobie TPT odbierzmy. Pierwszy raz będę odbierał te Dark Dragony. Zobaczymy, ile z nich nam sypnie. No 261 tysięcy. Czemu tak mało? Jakie apety mam wrzucać, żeby więcej było? Praktycznie najlepszego peta wrzucam. Nie, może takiego Rainbow Shiny wrzucać, ale no takich 55 to raczej drogi biznes by był. Dobra, wrzucimy to znowu, może coś lepszego nam się pokaże. Jeszcze tu na szybko możemy sobie dwa Dakery sprawić, tutaj pozdro i tutaj dla widza. O, fajny prezent dla widza, odeślę go, ale dziękuję za buta, jakby no ciężko widzowi byłoby wysyłać buta. Teraz sobie pójdźmy w sumie standardowo zrobić też jedną rzecz, którą będziemy teraz no przez tydzień standardowo musieli robić, a mianowicie rozwalmy sobie na starcie jedną skrzynkę, tak? I zobaczymy, czy nam się huge pokaże. Dzisiaj plan jest taki, żeby tego więcej też rozwalić, bo chciałbym w końcu te huge połapać, bo powiem wam, że przez cały event ja może za 8-10 huge spróbowałem złapać i żadnego mi się nie udało złapać. Ludzie w ciągu godziny potrafią tyle huge łapać, co ja przez cały event, bo no nie chciało mi się tego szukać za bardzo. Nie, w ogóle musimy sobie podpalać potki, wszystkie mi się pewnie pokończyły. No, trochę mi się pokończyło tych potek. Dobra, jeszcze tutaj sobie skilla dajmy. Ile mamy damage'u? 365 bilionów. No to tak, powiedzmy, że w miarę okej. Okay. Nie jest to jakoś super dużo. Tutaj team mam chyba w miarę okej okay założony, no niech będzie sobie taki. Dobra, rozwalę tą skrzynkę, zobaczymy, czy z pierwszej skrzynki nam się pokaże huge pet i później idziemy na triplazy też zarabiać te gemy, żeby giga opening zrobić. W sumie to na starcie możemy sobie taką trójeczkę rozgrzewkową kliknąć, może akurat wyleci nam huge pet przynajmniej. Tutaj sobie kliknijmy trójeczkę taką rozgrzewkową, tutaj laka dodajmy każdemu, zobaczymy, czy coś nam się ciekawego pokaże. Nie, nic nam się nie pokaże. Na pewno dzisiaj będziemy też mogli otworzyć sobie z dwa huge jajka, więc może z tego coś nam wyleci, jeszcze tu możemy sobie prezent odebrać. No i może dzisiaj spróbujemy otworzyć tego więcej, bo dzisiaj odcinek nagrywam o normalnej godzinie, bo wczoraj jak nagrywam, to była późna godzina i wszyscy spali. Może dzisiaj więcej ludzi będzie to wystawiać. Dobra, ale rozwalamy pierwszą skrzynkę, później spróbujemy jeszcze tego więcej rozwalić. Dobra, i mamy końcówkę skrzynki, zobaczmy, czy z pierwszej właśnie skrzynki pokaże się nam huge pet. Dobra, i skrzynka pada, zobaczmy, co to będzie, czy będzie huge pet, czy nam się coś tutaj pokazało? Chyba nie. Chyba niestety huge się nie pokazał, jeszcze sprawdzimy sobie to dokładnie. No, ewidentnie tu nie ma huge'a. Ewidentnie tu nie ma huge'a. Dobra, idziemy zrobić oczywiście 10 gierek, bo wczoraj naprawdę ładnie nam poszło i jeszcze tutaj wrócimy kolejne skrzynki rozwalać. Bo w ogóle tutaj goldzik jest do wygrania za 28 minut. Dobra, w sumie możemy sobie z 1000 tiketów wrzucić, zobaczymy, czy nam się później pokaże gold w ekwipunku, no bo nie będę teraz siedzieć oczywiście 28 minut tutaj, ale no później na pewno jak na triplazę pójdziemy, to na pewno będziemy tam stać dłużej niż 28 minut. W ogóle jak ten pet się nazywa? Elegant Huge. My mamy tylko zwykłego eleganta, no tak. Pokaże nam się gold, to będzie wiadomo, że co trafiliśmy, ale dobra. Robię 10 gierek. Dobra, no i niestety dzisiaj się nie udało nic ciekawego zrobić w gierce, szkoda, ale dobra. Trzy kolejne jajka sobie otwórzmy. W sumie to wszystkie muszę odkutkować, bo dzisiaj oczywiście zrobimy opening wszystkich tych jajek. Tylko tak jak mówię, żeby było 99, to musimy 11 tych jajek chyba właśnie dokupić. No i tutaj niestety lipa. Ale dobra, przynajmniej shiny tutaj jeden wyleciał nam kod, to będzie trochę więcej punktów do huge jajka. W ogóle zobaczmy, ile nam brakuje. Czy może już mamy w sumie huge jajko, na huge jajko? Nie, trochę nam chyba jeszcze będzie brakować. Moglibyśmy sobie za 75 punktów zrobić to jajko. O, może tutaj nie tego, bo to w ogóle ile on jest warty? Bilion. Ale ktoś po prostu rap sobie go zawyżył. Nikt by mi biliona nie dał za ekskluzywa. Ale w sumie śmieszne. Jednego punktu nam brakuje. Dobra, to musimy jedno jajko po prostu otworzyć i będziemy już mieć na huge jajko. Na starcie filmu sobie huge jajko otworzymy. Nie chce mi się już Robuxu wydawać na to, więc za stówkę sobie to otworzymy. No i dobra, i mamy tu takiego bata. Sobie to w taki sposób właśnie otworzymy. Dobra, i mamy stówkę. Będziemy mieć na starcie filmu właśnie jedno takie piękne jajko. Jeszcze tutaj mamy to, które też musimy spróbować sprzedać. Dzisiaj spróbuję za 190 milionów wystawić. Może ktoś kupi. Już tak szybko wyskoczyło to jajko. Zobaczymy. Może tu będzie Titanic, nie? W ekskluzyw jajku to może w tym jajku nam będzie Titanic dropić. No nie, wyleciał nam w sumie trochę rzadki pet. Ten drugi najrzadszy pet, tylko szkoda, że w zwykłej wersji. On jest chyba wart jakoś powyżej 100 milionów, ten Fox. 86, no to słabo. No nie za dobrze. Dobra, na pewno jeszcze sobie tworzymy takie jedno ekskluzyw jajko w dzisiejszym filmie. Ale teraz, tak jak mówię, rozwalmy sobie jeszcze dwie skrzynki tutaj. Idziemy zarobić trochę na
Trey Plaza, żeby dokupić 11 ekskluzyw jajek, żeby było pełne 99 jajek. Tylko gdzie są moje pety? Gdzie moje pety się zgubiły? Nie wiem, gdzie były, ale dobra, tutaj są. Rozwalam sobie kolejną skrzynkę. Dobra, i końcówka skrzynki, może tym razem się pokaże huge pet. W ogóle może się pokazał już. Zobaczmy tutaj. O nie, tylko kometa się jakaś zrespiła. Dobra, i skrzynka pada. Cyk, skrzynka padła. I nie ma niestety informacji o huge'u. Nie ma huge'a. Czy sprawdzę wszystko? No i tutaj też nie ma. Dobra, to może tutaj kolejne 3 jajka otwórzmy. W takim razie, tylko kurczę, te są zablokowane akurat. Te 3 jajka otwórzmy. Na razie mamy 3 huge pety trafione z tych jajek. Oby w tym odcinku chociaż 2 nam się udało trafić. No tutaj na razie żadnego nie ma. Dobra, idziemy na razie na Trey Plaza. Musimy zarobić trochę na te 11 jajek, które musimy dokupić. I wrócimy jeszcze tutaj te skrzynki porozwalać. To w ogóle jakaś nowa Trey Plaza. Na jakąś kompletnie nową Trey Plaza mnie wrzuciło, gdzie żadnych budek nie ma. Ale nie, na jakąś inną musimy pójść, taką, która już jest pełna. Dobra, tu mamy jakąś budkę. Dalej mamy te huge, które znowu musimy obniżyć ceną. W ogóle ile ten chodzi? No 10 bilionów, nie wiem, za 1,5 go wystawmy. Jakby się sprzedał za 1,5, to i tak by było turbo dobrze. No i niech po raz kolejny sobie to tak postoi dłużej. A w tym czasie oczywiście możemy kliknąć kolejne 3 jajka. Może na Trey Plazie będzie mieć farta? Nie wiem, czy na Trey Plazie coś dobrego trafiliśmy. Kiedyś już nie pamiętam w sumie, no ale na pewno nie tym razem. Dobra, niech to sobie tak stoi. Musimy zarobić na 11 jajek. Dobra, i powiem wam, że trochę czasu minęło i całkiem nieźle udało nam się zarobić. Mamy tyle, że na 10 jajek nam styknie i nie spadniemy na pewno poniżej 8 bilionów, a więc git. Jakby teraz jeszcze możemy w sumie sobie mailbox sprawdzić. Tutaj ktoś trafił Rainbow Huge'a, więc gratuluję. Tutaj ktoś jest ze mną na Trading Plazie, więc spoko, tutaj jeszcze gem, 4,5 miliona ktoś nam wysłał. Tutaj komuś się nie chce grać w pet symulatora i takiego peta nam wysłał, więc też dziękuję tutaj oczywiście za tego pecika. Masz tu od też takiego, też również dziękuję tutaj pozdro, tutaj coś takiego mamy też, dziękuję tutaj, do znajomych nie dodaję, chyba że za wspieranie kanału. Tutaj ktoś kończy z pet symulatorem i takie ekskluzywy nam wysłał i huge'a takiego, a więc Borysowi dziękuję i tutaj też oczywiście jeszcze Mateksowi również dziękuję. Tutaj ktoś kończy i jeszcze więcej huge'y nam wysłał, a więc w takim razie dziękuję za te wszystkie pety, tutaj sporo tego wysłał. Dziękuję w takim razie bardzo. No i szkoda, że ktoś kończy, ale może wyjdzie PTRNZ w ten weekend, to wróci sobie na przykład do PTRNZ. Dziękuję oczywiście za te wszystkie huge. No i tutaj też komuś Rainbow Huge wyskoczył, ale nie udało się złapać, szkoda. Dobra, w takim razie musimy dokupić trochę jajek. Które to jest najnowsze? Czy najnowszym jajkiem jest Sat jajko, czy jakieś inne jest? Nie, jest inne. Już nawet nie wiem, jakie jajko jest najnowsze. Najnowsze to jest to na pewno. Dobra, musimy tych znaleźć więcej. Fajnie byłoby kupić tak maksymalnie o 2-3 miliony drożej niż rap. Dobra, tu mamy o 2 miliony drożej. Potrzebujemy 10. No nie da się tego kupić. Aha, dobra, ktoś wyszedł, ale lipa. Chciałem 2 jajka kupić, akurat wyszedł z budki. Dobra, ale może w takim razie konturyjeczkę sobie kliknijmy. No tak jak mówię, musi być 99 jajek. Wtedy myślę, że coś nam może polecić, tylko nie wiem, czy też dobrze policzy. No tutaj nic nie mamy z 3. Dobra, klikamy tutaj w to jajko i szukamy dalej. Tutaj ładna cena za 51, a więc nawet poniżej rapu udaje nam się jedno kupić. Podoba mi się to. Tutaj mamy jeszcze 2, no nie no. Za 8 milionów drożej niż rap. Dobra, kupuję w takim razie jeszcze 9. Dobra, tutaj kupujemy ostatnie 4 jajka i już na pewno będziemy mieć 99 jajek łącznie otworzonych w tym filmie. Jeżeli oczywiście wszystkie jajka otworzymy sobie, które mamy. Na Trey Plazie powiem wam, że teraz otwieram ostatnie jajka. Robimy to tak, że otwieramy, a niech będzie, że 8 jajek tutaj otwieramy. Ostatnie 8 jajek na Trey Plazie, jak tutaj nic nam nie wyleci, dojdziemy z tej zakichanej Trey Plazy. Oby to był huge pep, proszę, no dajcie tego huge'a. No nie ma huge'a, no. Nie wiem, pechowa ta Trey Plaza jest, turbo pechowa ta Trey Plaza jest. Nie otwieram więcej tutaj. Nic kompletnie leci. Nie wiem, szczerze mówiąc, co nam może oddać, jaka miejscowa nam może oddać. Może tak 3 sobie otwórzmy tutaj, tylko muszę te pety zakichane zdjąć, bo one będą zasłaniać wszystko, jak coś nam ciekawego poleci. No dalej, diaba huge'a. Proszę, dajcie jednego huge'a, żeby były 4 huge'e z tych 200 jajek. W sumie to nawet ponad 200 jajek, no bo dokupiliśmy trochę. 200 mieliśmy za to, że jestem partnerem. Dobra, ostatnie 8 tu otwieram. Ostatnie 8 idę stąd. Na jakąś inną miejscowę, nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie ja mogę pójść. Możemy pójść na ostatnią strefę. Dobra, będzie mieć, chciałem powiedzieć, huge'a, dodajcie jednego huge'a, proszę. Jednego jeszcze tylko chcę. Tego dragona bym chciał, że strzega. W ogóle ile teraz mam już do jajka? O, 41. Dobra, powoli się zbiera, ale dobra, musimy pójść na jakąś inną miejscowę, bo powiem wam, że te tutaj kompletnie nie chcą oddać. Mam pewien pomysł. Musimy pójść na ostatnią strefę. Tutaj w ogóle ile ludzi jest? Musimy sobie pójść, w sumie to polecieć. Tam na ten budynek musimy sobie polecieć. Tylko to oczywiście musimy polecieć Titanikiem. Wsiadamy sobie na Titanika, no i tu możemy sobie na ten budynek wylądować. Czemu ja nie mogę na tym budynku? Chciałbym tak jakoś fajnie na tym budynku wylądować. Się nie da, może tutaj gdzieś się da? Dobra, trochę zepsuli mi moje plany, powiem wam. Nie, może gdzieś na rogu jakoś tego budynku. Dobra, sobie skoczmy tutaj. Dobra, może być tak w sumie. Niech będzie w taki sposób. Zobaczmy, czy tutaj uda nam się otworzyć jajka. Dobra, w jaki sposób nam się udało? Dobra, mamy na szczycie budynku 8 jajek. Proszę, jeden huge'ik. No błagam, jeden huge'ik. No nie ma huge'a. Nie wiem, powiem wam, że popłaca się, jak nie wyleci mi z tych 100 jajek ani jeden huge pet, bo statystycznie powinny mi wylecieć 2 huge pety ze 100 jajek, ale no też
też wcześniej mieliśmy farta, wcześniej ze Stumi wyleciały trzy huge, w tym jeden shiny, który w teorii jest wart 10 bilionów, a w praktyce nikt nie chce go za bardzo kupować. No błaga was, jeden huge, nie proszę o wiele, chcę po prostu jednego huge'ka. Dobra, teraz 8, nie wiem jakie combo musimy zrobić, żeby nam coś poleciało z tego, ale no mam nadzieję, że coś mi w końcu poleci. No dalej nie ma żadnego huge'a. Ale dobra, tu jakieś w ogóle rainbow jest i tutaj też rainbow. Dobra, ostatnie 8 tu otwieramy i idziemy na, w sumie nie wiem gdzie, idziemy na Void zrobić sobie huge jajko, bo na pewno będziemy mieć na huge jajko, skoro tyle rainbow poleciało. No nie wiem jak to działa, powiem wam, poddaję się z tym, idę na jakąś inną miejscówę. Widziałem Numerous robił odcinek, gdzie tak po 8 właśnie otwierał i co chwilę mu huge leciał dosłownie, a ja po 8 otwieram, nic mi nie leci. Czemu to jest tak zbugowane? Dobra, jeszcze nam brakuje 9 punktów, czyli jeszcze musimy otworzyć 3 jajka i do tego 3 kolejne. Dobra, zobaczmy czy z 6 nam wyleci w końcu jakiś huge pet. No tu z 3 nie ma huge, tutaj z 3 też nie ma. Dajcie huge peta, jednego huge peta chcę po prostu. Preston, proszę cię, nie będę już więcej hejtował twojej gry, nie będę mówił, że lipo odwalasz, że to RNG robisz, tylko proszę cię, daj mi huge peta. Albo Titanica najlepiej. Jakby huge pet może być, ale jak wyleci Titanic, to też będzie git. Zobaczmy, czy tutaj coś będzie. Nie, nic nie ma. Nic nie ma, musimy zmienić ward, powiem wam. Musimy na to ostatnie jajka ward zmienić, bo ten jest jakiś popsuty. Musimy pójść na pierwszy ward. Pierwszy ward na 100% nam odda. No i do tego oczywiście szczęśliwa miejscówka i teraz na tej szczęśliwej miejscówce wyleci nam Titanic. Na stówę wyleci nam Titanic. Tylko musimy kliknąć jedno jajko, bo oczywiście z jednego jajka wyleciał nam Titanic. Wtedy tylko teraz właśnie wyleci nam Rainbow Shiny Titanic. No nie, dobra, kot zwykły nam wyleciał. No Titanic to niestety nie jest. Nie wiem jakie combo muszę zrobić. Może zróbmy 3 jajka i do tego jedno jajko. Może z 4 właśnie tak odda nam cokolwiek. Proszę cię. No tutaj z 3 nic nie ma i tutaj z jednego też nic nie ma, no. Ja już otworzyłem z 50, nie, w sumie więcej otworzyłem niż 50 jajek. Z 70 jajek otworzyłem. Nie no, w sumie otworzyłem dużo więcej niż 70. Zostało nam, ile tutaj tych jajek? 14-17 jajek nam zostało. Jeszcze muszę to odkutkować. Dobra, to zróbmy 3 i znowu 3. I znowu te pety tutaj zakichane będą nam zasłaniać, jak ktoś coś ciekawego nam wyleci. No i w jaki sposób nic mi nie leci? Czemu nic mi nie leci z takiej ilości, no? Nie wiem, ja to zawsze tak mam, że jak trochę farta będę miał, to później odwróci się i będę miał pecha. Jakby no, kiedyś trafiłem Shiny Titanica, co jest dużym fartem, ale no to był jedyny Titanic, którego trafiłem. I teraz od tej pory już nic nie trafiam. Nawet zwykłych huge'y. Dobra, powiem wam, że jeszcze jedna miejscowa nam została. Jeszcze został nam spawn, tam trafiliśmy Rainbow Shiny huge'a, którego finalnie za 8 bilionów sprzedaliśmy chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, 3 tutaj jajka otwórzmy i jedno jeszcze. I później zostaną nam 4 jeszcze. Dobra, tutaj z 3 nic nie ma. Czy tutaj z jednego coś będzie na koniec? Serio? Ze 100 jajek nie trafi ani jednego huge'a? Czy ten opening naprawdę tak będzie pechowy, że nic nie trafimy dosłownie z tego? No błagam was. Dajcie jednego huge'a. No tutaj nic nie ma i tutaj... Dobra, powiem wam, że poddaję się. Sprawdźcie sobie ten film koniecznie. Nie chce mi się. Już nic mi się nie chce.